Czas, ach, czas. Czy kiedykolwiek znajdę jeszcze moment w swoim życiu, kiedy nie ukradną mi czasu strażnicy bram, złodzieje czasu? To jest mój wiersz napisany przeze mnie. Ogarnięty człowiek jest punktualny, generalnie. Chociaż to jest trudny temat. To jest bardzo trudny temat i to jest bardzo specjalny odcinek. Kolega mówi, że 15 minut się spóźni. Dobra, myślę sobie, maksimum 15 minut się spóźni. Z tej powiedział, że będzie 15:15, no to ja już 15:10 czekam tam na niego. I on przychodzi 15:25. Skurwysyn! Skurwysyn! Ale dobra, kolega, wytrzymuje. I wytrzymuje tak całe życie. Jestem wściekły! Może to ja powinienem w sobie dupę wycierać czyimś czasem. Wiecie co, starzenie się to nie jest żart, bo człowiek starzeje się, a potem padają mu organy. Od 5 do 20 lat życia marnuje się, czekając na spóźnione osoby. Punktualny człowiek przychodzi na imprezę. Przychodzi, bo impreza miała być na 18 i nikogo jeszcze nie ma, a jebani organizatorzy wieszają jeszcze baloniki i girlandy i mówią ci: Heo, właśnie stary, wieszamy baloniki, to wpadnij jeszcze tutaj, pomożesz troszeczkę. I dają ci takie małe dziecko z cukrzycą i to małe dziecko z cukrzycą podchodzi i trzyma ci tę jebaną niestabilną drabinę, żebyś wieszał baloniki na samej górze. Tak się kończy punktualność. Traktuje się nas, punktualnych ludzi, jak szmaty. Jeżeli twój kolega spóźnił się na spotkanie z tobą, jeżeli twój szef pracy spóźnił się na spotkanie z tobą, jeżeli twój pracownik spóźnił się na spotkanie z tobą, to powiedz mu: a, nie bawimy się w tę grę.